A poczekajcie, weźmiemy nasz motocykl. Pójdziemy na stunty teraz w takim razie. Niestety nie zrobimy już więcej wyścigów. Czekajcie, pojazd osobisty na przykład. O nie, wszystko odholowane i zniszczone. Co się dzieje? Muszę odzyskać swoje pojazdy. More Mutual. Okej. Okay. O, Nemesis tylko z tym. Czyli ta, pozostałe są jednak zamknięte. Czekajcie. Pojazd osobisty, proszę bardzo. Jak zniszczony? Kurczę, czekajcie jeszcze raz, muszę zadzwonić. Przecież tam nie było nic. W Morsie nic nie było. Dajcie znicze. O, wszystkie pojazdy są. Dajcie znicze na czacie, słuchajcie. Po prostu masakra, po prostu masakra. Okej. Teraz sobie zamówimy nasz pojazd osobisty. Dajcie mi Rufiana. Co się stało? Czekajcie, zaskoczę. Sejferowski, dzięki za donację, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Niestety nie podpisuję profilów na Steam z tego względu, że jest po prostu za dużo zapytań. Nie jestem w stanie tego zrobić, moi drodzy. Naprawdę, chciałbym. Bardzo bym chciał. Ale niestety nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ musiałem chyba dzień i noc siedzieć i to wszystko ogarniać. O co chodzi, już wam mówię. O co chodzi, że Paweł tego nie zostawi. Oczywiście zgłaszam sytuację do Rockstara. Mam w tym momencie, ktoś mi tutaj scheatował oczywiście i mój poziom zbił do pierwszego. Co prawda nie ma to dla mnie większego znaczenia akurat poziom. Pieniążki widzę, że zostawił. Ale zbił mi poziom niestety, więc mam pierwsza. Miałem 200 którymś tam, nie pamiętam. Muszę zobaczyć na poprzednim odcinku. Także to oczywiście jest do przywrócenia jak najbardziej. Wystarczy jedna wiadomość do odpowiedniej osoby w Rockstar. Plus jakieś dodatkowe bany i zamknięcie kont paru osobom. Albo przynajmniej tej jednej. I tak mówię, na razie jeżeli chodzi o ekipę, jeżeli chodzi o wspólne granie, nie polecam wam tego. Także nie polecam wam wspólnie grać na sesjach publicznych. Nie dołączać do sesji publicznych. Ja sobie oczywiście też będę musiał wyczyścić znajomych i ekipę. I póki Rockstar tego nie naprawi, no to niestety myślę, że nie będziemy grali wspólnie razem gdzieś tam w GTA. Ewentualnie pozostanie nam tylko oczywiście porobić jakieś... O kurde, dzikie stunty. Właśnie nie ma, tak zawsze też mówiłem negatywnie na temat cheaterów odnośnie cheatowania pieniędzy samego, ale teraz to co się dzieje to jest po prostu tragedia. To co się dzieje teraz to po prostu tragedia, totalna lipa. I to najgorsze, że to jeszcze ci hakerzy to są takie dzieciaczki, które myślą, że są fajne w tym momencie. I to jest takie smutne trochę. No. Oh my god, masakra. Dobra, okej, jedziemy dalej. Czekajcie, gdzieś miałem miejscówkę do stuntowania. Nie wiem, gdzie teraz to jest. Nie, słuchajcie, nie obrażajcie tego cheatera. Po prostu się zamknie konto i tyle, no. To nie jest problem. Wszystko było nagrywane przecież. Wszystko mam nagrane. To nie jest problem. Po prostu będzie musiał kupić sobie nową grę. I tyle. Olik, dzięki za donację, niestety nie robię czegoś takiego teraz, już nie zapraszam nikogo do sesji. Wybacz, ale nikogo nie mogę zapraszać. Nie wiem komu ufać, komu nie ufać. Muszę to ogarnąć bezpośrednio na nagraniach. W sumie nawet nie muszę. Po prostu to udostępnię Rockstarowi. Okej. Czekajcie, tam powinien być szpital. Czy tam będzie można skoczyć z drugiej strony. O rany, ale tu co tak jedziesz, panie? O, no nie, no jeszcze mnie potrącili, no wiesz ty co? Nie, i przejedź mnie, no jeszcze myślałem, że mi przejedziesz. Jaki starszy pan w ogóle w aucie. Szalony pan w aucie. Okej, okay. Czekajcie, co to za tunel? Ten tunel nie pamiętam, a pamiętam ten tunel, dobra, nieważne. Okej. Okay. Dobra. Jak się nazywa ta piosenka? Przeliteruj, bo... Też pewnie źle zapiszę. Hearth United.
Hearts United. Mam nadzieję, że pomogłem. O mój Boże, mówiłem, żebyś... Mówiłem, zostawcie, nie przezywajcie, nie przezywajcie. O rany. Przezywając kogoś... To, że ktoś zrobił coś brzydkiego i zrobił źle, to nie znaczy, że trzeba go od razu przezywać. Trzeba go wklepać. Olik, niestety nie mogę zaprosić, bo zaraz będzie 10... Jeżeli zrobię jeden wyjątek, to będzie zaraz 10 tysięcy innych wyjątków. Ale jeżeli zaproszę jedną osobę, to muszę zaprosić wszystkich. Nie ma czegoś takiego, że jakieś wyjątki robimy. Albo wszyscy, albo nikt. Niestety, przykro mi. Dlaczego mam szalik? Słuchajcie, bo zimno jest, mam 13 stopni w domu. Jest bardzo zimno. Jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Okej. Czekajcie, ja chyba pojadę sobie tutaj na moje cudowne... Ej, jakie ładne auto tu jeździ, dzień dobry. Też bym takie auto chciał. W rzeczywistości, ale... Tak, oczywiście, no już właśnie... Tak, już to widać. Nie widać, o mój Boże, ja to podświetlam, ale tego nie widać. Nie, bo tutaj akurat mam znaczki. Ale tak, faktycznie tutaj... Tak, zhakowali, to jest prawda. To jest prawda, zhakowali. W trakcie sesji z widzami, no proszę was. To jest tak żenujące. Pierwszy level mi wbili. Także będę musiał to na znajomy mail napisać. Rockstar.com. Także zrobimy w ten sposób. Myślę, że Rockstar bez problemu wszystko przeprowadzi. Przywróci wszystko do normy. Oficjalnie. O, rany, czekajcie, co my tu mamy? Mhm. Czekajcie, tu jest jakiś daszek. Na tym daszku jeszcze nie byłem. Teraz to sobie wskoczymy. Okej. Czy o tyle dobrze mam przynajmniej na nagranie, to będę mógł zobaczyć. Będzie można sprawdzić poszczególne osoby, które były na nagraniu. I zobaczyć kto co jak. Dokładnie tak. Haha. Dobra, lecimy w dół może jednak. Tutaj widzę, myślałem, że tam będą przeskoczyć gdzieś dalej. Ale okazuje się, że niestety nie. Ktoś sobie wymyślił, że niestety nie można. Może na ten komin skoczyć, podejrzewam, ale to kurczę, będzie ciężka sprawa. Wiem, że to był ruski cheat. Wiem. Wiem, bo słyszałem już o tych cheatach. Dobra, wjeżdżamy z powrotem do środka. Wiem jak to działa, wiem jak to wygląda, ale przypuszczałem, że... wśród widzów, wśród ekipy, no dobra, no nie będzie takiej sytuacji. Dobra. Mam nadzieję, że to nic mi nie wyskoczy teraz. O rany, za mocno. O, wiedziałem, że się rozbije. Okej. No, lećmy dalej. Gdzieś tu wskoczę wyżej? Czy to jest możliwe, żeby wskoczyć gdzieś wyżej, bo nie pamiętam, chyba nie. Tu już więcej nie wskoczę chyba. Muszę z drugiej strony wskoczyć. A nawet wiem już jak. Zaraz to zrobimy. Spokojnie, jeżeli chodzi o ekipę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ekipę, jeżeli chodzi o znajomych, oczywiście znajomych wszystkich będę musiał usunąć. Ekipę też będę musiał niestety odrzucić całkowicie. I założę na nowo. W momencie, kiedy będzie już naprawiony ten błąd, kiedy Rockstar już naprawi ten błąd, wówczas do niego, wówczas na to przejdę oczywiście. Czekajcie, musimy tu skoczyć na górę. Także spokojnie, wszystko się na pewno jakoś naprawi. Tak, usunęli level, tak, usunęli, ale się zrobiło, kurczę, normalnie jaka sytuacja. Tak, usunęli level, tego akurat teraz nie widać, tak mówię, bo kurczę, mam tutaj u góry te paski wszystkie. Pawel i snapy, snapchaty, instagramy. To tego teraz nie widzicie. Ale tak, usunęli. Ale tak mówię, no Rockstar myślę, że bez problemu takie rzeczy przywraca, więc... Tym bardziej, że z nimi nieraz pisałem to. Napiszę po prostu do konkretnej osoby. Okej. Czekajcie, musimy tu wskoczyć.
Gdzie tu jest? O, tu jest moja miejscowa. Nie wiem, czy mi się uda, bo często gęsto jest tak, że tutaj ten murek jest zbyt wysoki i człowiek po prostu wypada. Nie no, Paweł, biedaku, no czemu biedaku? To, że mi zimno... Znaczy, słuchajcie, biedak... O, nie! O, szlak. To, że jest mi zimno, to tak, to biedaku, faktycznie biedaku. Ale to, że mi usunęli level, tym bym się absolutnie nie przejmował. Naprawdę, słuchajcie, nie przejmujcie się, naprawdę. Czekajcie, o, Vini dzwoni, co się dzieje? Vini do mnie dzwoni. Halo, halo? Cześć, Paweł, słuchaj, no? Bo widzowie piszą, że ty masz pierwszy level, stało się coś? No, mam pierwszy level. Ja nie mogę, no? Słuchaj, przecież mówię, żebyś uważał na tych haksów. Ale ja grałem na ekipie, wiesz, nie przypuszczałem, że ktoś z ekipy będzie. W ogóle ci daję na głośno mówiący, bo ja też ja ciebie też dam, ja ciebie też dam, jesteś na głośno mówiący, zapomniałem powiedzieć. Ty co? Jesteś na głośno mówiącym, zapomniałem powiedzieć. No ty też jesteś na głośno mówiący, no bo oboje live'y mamy, nie? Teraz. No tak, no. I ty masz live'a. Słuchajcie, ludziska, bo zróbcie coś takiego, ja teraz do wszystkich mówię, co są u Pawła. Wyjdźcie z ekipy i poczyjcie sobie znajomy. Ja nie chcę aktualnie żadnej ekipie, nie chcę nawet swojej ekipie. Wyczyściłem wszystkie niepełne znajomych i to mi bardzo pomogło. Nie mam dzisiaj ani jednego haksa i gram bez zabezpieczeń. Naprawdę uważajcie na to, bo większość hakerów jest tak. Po ekipach teraz. Oni was dojeżdżają. I Paweł, nie wiem, też może warto może byś wyszedł z ekipy, wiesz? Bo ja nie jestem tak. W ekipie, mi to bardzo pomogło. Ja właśnie... wychodzi na czas live'ów, a później jak po live'ie wracaj z powrotem. Znaczy powiem tak, ja na chwilę obecną mam zamiar po prostu wyjść całkowicie z ekipy i całkowicie usunąć wszystkich znajomych. Gdzieś tam pewnikiem osoby, które regularnie ze mną grały, gdzieś tam, które kojarzę, może ewentualnie po prostu będę dorzucał, zobaczymy. To jeszcze kwestia przemyślenia. No trzeba to jakoś ogarnąć, więc bo tak. Lucek ma to samo, na przykład z Luckiem też gadałem i jego też tam dojeżdżają. Meduza ma też to samo. Kurde, trzeba z ekip wychodzić na czas live'a, bo mówię, to pomaga. Ja też nagrywałem ten film na ten temat, nie tam się wysyłałem. Tak, pamiętam. Właśnie dlatego stąd też kojarzę i stąd wiem, ale tak jak mówię, no nie przypuszczałem, że po prostu w ekipie gdzieś tam ktoś się znajdzie. Tak mówię, ja tam się nie przejmuję, bo tak mówię, napiszę, myślę, że do Rockstara, myślę, że wszystko będzie teraz w normie, jak zawsze. Także nie będzie problemu. No ten, no. Jutro chyba też filmik rzucę, wiesz, o tym, żeby właśnie ludzie wychodzili z tej ekipy, bo to tak jak mówiłem, to bardzo pomaga. Trzeba będzie zrobić po prostu jakiś, poradnik taki dla osób, które żeby wiedziały. Proszę? Napisałeś już do Rockstara, czy jeszcze nie, czy dopiero po live będziesz pisał? Nie no, po live na spokojnie, myślę. Nie ma... Dużo osób spamuje. Mhm. Wiesz, ja teraz znam się na tym spiku, bo dzisiaj też był jakiś update w GTA. Coś tam kombinowali przy tym antycie i ponoć ta opcja już odbierania levelu nie działa, no ale... Działa. Dzisiaj to straciłeś, tak? Dzisiaj Przed chwilą. Także... Dzisiaj jak rozpoczynałeś leva, to wszystko było okej, dopiero później straciłeś, tak? Tak. Ale to było widać. Ja wiedziałem, że już cheater jest, tylko nie wychodzimy z sesji, bo myślałem, że nie będzie nic robił poza zmienianiem mojej postaci, nie? Ale... No, niestety. To jeszcze opcja? No to nie patrzę. No coś tam zmieniali, ale widocznie jeszcze nie do końca. Dobra, okej, okay. To ja wracam do moich stuntów cudownych, skaczących. No ja do siebie też, kurde, tutaj wracam, bo my też tutaj porabiałem parę rzeczy. Dobra, okej. Okay. No, miłej gry, pozdrawiam twoich widzów, łapka dla was. Uważajcie na te haksy, uważaj na te haksy tam. No, dobra, no trzymaj się, hej. Trzymajcie się, miłego oglądania tam wszystkim, trzymaj się panu. No, trzymajcie się, hej. Okej, dobra. Wracamy do stuntów. Tak jak mówię, słuchajcie, nie przejmujcie się tym, oczywiście uważajcie wszyscy, naprawdę uważajcie. No bo odzyskanie tego no może nie być takie łatwe. Chyba, że macie po prostu możliwość, jakąś tam kontakt z Rockstarem lepszy, no to to wtedy myślę, że będzie łatwiej. Czekajcie, muszę postawić tutaj auto. O. To wtedy może być faktycznie łatwiej. Ale jeżeli jesteście po prostu zwykłym jakimś tam graczem standardowym, po prostu kupiliście tylko wyłącznie grę, no to no trzeba uważać. Lepiej wyjść z ekipy faktycznie dla waszego bezpieczeństwa i unikać sesji publicznych na chwilę obecną. No bo nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to teraz najlepiej. Ermax, dzięki za donację, pozdro wielkie. Ermax.pl, dzięki, znalazłem ja na innych liwach, pisał o tytuł tej piosenki, ale na czacie i mnie nie. Co widziałeś jest? Ta Paweł na YouTube wymiata 4 złote. Tu było auto przed chwilą! No bez jaj, nawet auto mi ukradli? No nie mogę! Przecież tu auto postawiłem, na chwilę auto postawiłem! Ludzie, co się dzieje? Masakra. Dobra, wezmę tutaj te auto postawię, bo ja muszę przeskoczyć, niestety ten murek jest zbyt wysoki, muszę się troszkę
wycwanić. O rany. Nie, także tak mówię właśnie, uważajcie, wyjdźcie najlepiej z ekip. Jeżeli macie jakieś niepewne osoby w znajomych, usuńcie ze znajomych. Mnie możecie ewentualnie zostawić jak macie, ale ja też niestety robię czystkę. Taka sytuacja niestety. Ale tak mówię, jeżeli macie, coś wam się stanie, no to myślę, że Rockstar wam bez problemu to usunie. Oczywiście to jest... Nie musicie pisać numeru do Rockstara, nie musicie pisać. Ja wszystkie dane kontaktowe mam, już nieraz do nich pisałem, nieraz nie... No co jest z tym, a co jest grane? Nieraz z nimi pisałem, nieraz z nimi rozmawiałem, więc tak mówię, nie ma problemu. Tylko czemu mi to auto znika? Zły jestem, czekajcie. Nie zły na to, że nie mam levela, ale zły na to, że mi to auto znika. No właśnie, tutaj nie da się tego przeskoczyć. Holender, jasne, dobra. Słuchajcie, tak, okularki, przez to, że nie Słuchajcie, przez to, że nie obrałem okularków cheaterków na oczy, to przez to mi tutaj... To przez to mi tutaj właśnie automatycznie level zniknął. Niescheatowany level mi zniknął. Widzicie? Taka sytuacja, musicie uważać. Dobra, jedziemy stąd, bo widzę, że tam nie przeskoczę. Nie jest taki hop-siup. O nie! Czaszką przy... O, to musiało chyba boleć. Coś tak myślę. Nie piszcie numeru do Rockstara, tak mówię, nie potrzebuję. Jeżeli chodzi o numer czy tam maila, to wszystko sobie ogarnę. Mam ogarnięte, przepraszam, źle to ująłem. To już mam akurat ogarnięte. Tak, życzcie mi dalej ciepłych, jednak mi życzcie ciepłych... ciepłe pozdrowienia potrzebuję, o, tak, ciepłe pozdrowienia potrzebuję. No, dobra, wracając jednak do gry. Próbuję jedną rzecz zrobić i wskoczyć, to jest takie trudne. Ale może mi się uda. Aha, już, teraz? Stój! Nie, no wiedziałem. Jeszcze musiał spaść. Tak, mam level pierwszy. O rany, cały czas ktoś pyta, który level? Pierwszy level. Jaki szybki spadek z 200, któregoś na ten, na pierwszy, nie? Zobaczymy. Dobra. Znaczy tak naprawdę to nie zmienia kompletnie mojej rozgrywki w dalszym ciągu, więc... Gdyby nie to, że Rockstar jakiś czas temu zrobił tak, że nie musicie zdobywać levela, żeby kupować jakieś rzeczy. W chwili obecnej wszystkie rzeczy możecie kupić bez posiadania na przykład 60 poziomu, tak? Wszystko możecie kupować. Więc tutaj myślę, że większego problemu nie powinno być już. Więc zobaczymy. Tysięczny? Nie. To nie jest tysięczny. Gdyby był tysięczny, gdyby ktoś mi dał zamiast mojego prawdziwego, na przykład 200, tak? Tam było 200, tam nie pamiętam w sumie nawet. 200 coś tam było. Muszę zobaczyć na odcinkach. Muszę zobaczyć na nagraniu. Jeżeli ktoś mi dał tysięczny, też bym to zgłosił do Rockstara. Absolutnie nie chcę mieć takiego levela. Chcę mieć level taki, który zdobyłem, a nie taki, który mi ktoś da. Wiecie. Dla mnie to jest po prostu bezsensowne. Dobra, jadę w miasto, słuchajcie, jadę w miasto. Okej. Jak opuścić ekipę? Chodzicie prosto na Social Club i tam możecie opuścić. Także bardzo was gorąco proszę i zróbcie to naprawdę. Opuśćcie tą ekipę, w której jesteście, wszystkie ekipy najlepiej. Włącznie z moją. Także postaram się tam dać oczywiście komunikat. I myślę, że poczekam na oficjalną informację od Rockstara. Oficjalnego jakiegoś maila, ewentualnie jakąś wiadomość, żeby będą dawali oficjalną gdzieś indziej, że już jest wszystko naprawione. O nie! Czemu ten motocykl tak reaguje dzisiaj na mnie? Negatywnie. I źle. Jest tu wejście na górę? Powinno być wejście na górę. Nie ma wejścia na górę, to bardzo źle. Proszę mi jakiś śmigłowiec tutaj dać. Motocykl, cokolwiek. Mam ciepłą herbatkę, słuchajcie, ale ciepła herbatka to jest bardzo mało. Stanowczo za mało. Ponieważ no, przy 13 stopniach jak się siedzi, to herbatka troszeczkę czasami no, przygrzeje w łapki, ale to nie wszystko, wiecie. Dobra, lecę w górę. Wezmę zaraz chyba ten drugi motocykl, słuchajcie, to jest chyba dobry pomysł. Wezmę zaraz ten Nemezisa, co lepiej się podnosi. O, dobra.
Na razie jeszcze tym. Zobaczymy, jak ten się podnosi. O, przecież ty normalnie, panie, co z tobą, co z tym rufianem się porobiło? Czyżby mi zepsuli rufiana? O, dobra, za bardzo stanął. Motocykl mi za bardzo stanął i dlatego taka sytuacja, wiecie? O nie! Tego się nie spodziewałem. Proszę was. Nie przejedź mnie! Wiedziałem. I prosto na twarz. O rany, i Paweł znowu robi tysiące wypadków, jak zawsze. Jak zawsze milion wypadków muszę zrobić. Mówicie Nemezisem w Bieszczady? Myślę, że to jest dobry pomysł. Mój na szczęście domek jest w miarę blisko. Co on robi? Panie Pawle, proszę użyć motocykla do jazdy, a nie ten twarzy. Na twarzy się nie jeździ. To jest niebezpieczne. O, tu jeszcze jedzie pociąg, o kurczę. No, jedź, brumkaj tutaj, brumkaj, brumkaj. O, dobra, pojedziemy sobie w miasto. No, dobra. O nie. Air Max. O jakich ptakach, o czym wy mówicie? Ja nic nie widzę, ja nic nie słyszę. Air Max PL info do czatów, zamiast pisać rymowanki o ptakach i o fletach, to piść npatatatata Paweł. Na YouTube wymiata, ale Reksiu i Pyrtak XD to start pyr. O czym on mówi? Jakie ptaki? Wy o żadnych ptaszkach nie mówicie przecież. Żeby nie było. Nikt nic nie widział, żadnych ptaszków tam. Skąd te ptaszki wam się tam pozabierały? Air Max, skąd ci się wzięły? Ja nie wiem. Dobra, idę wymienić motocykl na Nemezisa. I zaraz w Bieszczady skoczymy. Bieszczady są najlepsze. Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie jeździć w GTA, próbujcie nie jeździć na twarzy. W sensie twarzą po betonie, ponieważ może się zniszczyć wtedy buźka. Wiecie, porysować, takie tam różne rzeczy. O rany, co to tak? Masakra! Co z tym GTA się porobiło? Jasne, już uwierzę, bo ktoś ogląda na Nokii 3310. Widziałem to. Masakra, strasznie długo się ładuje. Dobra. O nie! Czyżby? Patrzcie, co się stało w ogóle. Widzicie teraz? Będę musiał napisać do Rockstara jednak szybciej. Moje pojazdy poznikały. Ktoś mi pozabiera moje pojazdy w ogóle. Nie tylko level. O nie, czekajcie, one się wczytują chyba. Czy one się wczytują, czy co? Patrzcie, jednak... O, wczytują się. Co jest grane? Myślałem, że mi pojazdy ktoś pozabierał jeszcze. Skasował. Ale okazuje się, że nie do końca. No one po prostu jakoś się wczytują dłużej, nie wiem czemu. Okej. Okay. Dobra. Dobra, mamy naszego Nemezisa cudownego. Więc możemy, czekajcie, kierunek Bieszczady. Po drodze, gdzie są Bieszczady? Bieszczady. Gdzieś tutaj były Bieszczady, nie? Kurczę, nie widzę teraz. Bieszczady, Holender jasne. Tutaj były gdzieś. Nie, nie tutaj, czekajcie. Tutaj, o, tu są Bieszczady, właśnie. Już jedziemy do Bieszczad. A, w drugą stronę, dobra. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Już tam jedziemy. Jeżeli chodzi o tego niebezpiecznego haksa, co tam mówicie, dla graczy, to ja wiem o nim, wiedziałem o nim, ale stwierdziłem, że kurczę, no niemożliwe, żeby ktoś się znalazł taki głupiutki. Ale jednak znalazł się, więc cóż. Będę musiał to wszystko po prostu odkręcić szybko. I też nawet, no nie szybko, no po prostu odkręcić. Bo akurat na szybko to nie jest konieczne. Co tu się dzieje? Czemu Vini do mnie dzwoni? Przepraszam, Vini do mnie dzwoni, dam go na głośnie mówiący, żebyście też słyszeli. Co się stało? Paweł, samochody masz? Tak.
Masz samochody, tak? Czemu? Dobra, to nieważne, nic się nie dzieje. Bo mi spamują, że ten, że samochody ci zabrali, że coś tam, czegoś tam nie masz. Nie, faktycznie, bo wiesz co, ja wszedłem po prostu do swojego garażu, długo się wczytywał. Wszedłem do garażu, okazało się, że tam nic nie ma, pusty jest, wiesz? Ale po chwili zaczęły się pojawiać. A, czyli jakiś lag tylko miałeś, tak? Miałem jakiegoś laga, wiesz, po prostu. Także spokojnie, spokojnie. Bo my tutaj sprawdzamy te haksy. No teraz sobie zabezpieczenie uaktywniłem, bo wolałem dmuchać na zimne, także no. No tak, myślę, lepiej. Że się zrobi jeszcze jakieś większe hardcore, ale dobra, jak masz samochody, to nie, się samochody są, na szczęście samochody są. Będę miał czym jeździć. Okej, dobra. No, dobra. Trzymaj się. Kurczę, Wini się tutaj o mnie troszczy, widzicie? Nie straszcie go tam, nie straszcie go tam, bo on tam już normalnie zawału chłopak dostaje. I co chwilę do mnie dzwoni. Albo czekajcie, a może zrobimy mu psikusa jakiegoś? Czekajcie, pomyślmy, co my możemy tam napisać? Co byśmy mogli tam napisać? Nie no, żartuję, może lepiej nie, bo to nie ma, to nie jest temat do żartu, może niekoniecznie. Więc może lepiej nie żartujmy. Abyś miał komputer, Airmax, to bardzo dobrze, bo wtedy byśmy mogli wspólnie pograć. PL Paweł, widzę, że masz dużo aut XD, szkoda, że mam inno z Box 360 i laptopa, ale za niedługo będę miał komputer 4 zł. Spokojnie, abyś miał komputer, oczywiście pewnie będziesz mógł dołączyć do ekipy, będziemy mogli wspólnie pograć, pod warunkiem, że naprawią w końcu to. Że Rockstar się tym zajmie, naprawi i nie będzie tego cheatowania. Ja pamiętam czasy, jak się zaczęło, jak dopiero początki były GTA Online, to było po prostu piękne. To były najlepsze czasy na świecie, normalnie w Rockstarze, w GTA. Bo mogliśmy sobie spokojnie pograć, zdobywać level, żeby powiedzmy coś tam zdobyć, to trzeba było grać i tam siedzieliśmy z ekipą, z Plagą i z innymi osobami czasami. Siedzieliśmy, robiliśmy misje i kminiliśmy, jak tu szybko zarobić tam na przykład $1,000,000, żeby móc sobie coś kupić, jakiś tam apartament czy coś. Siedzieliśmy i działaliśmy. No a później wyszły cheaty i wszyscy mieli wszystko. Nikt nie musiał nic zrobić. Nikt nie musiał nic zarabiać, bo wszyscy wszystko mieli. O kurczę, krzywda mi się stała. Mam mózg na tym, zostawiłem. Słuchajcie, mózg zostawiłem na... O, na tym czymś. Słupku. No, także taka sytuacja, moi drodzy, taka sytuacja. Nie, na szczęście wszystko się pojawiło. Nie wiem dlaczego, bo jakiś lag musiał być prawdopodobnie. Pewnie kim związany bezpośrednio z tym haksem też. Bo widziałem, że no raz wywaliło mnie automatycznie z gry. Automatycznie wywaliło mnie z gry. Więc cóż. O nie, znowu sobie krzywdę robię. Także podejrzewam, że to było z tym związane automatycznie też. Okej. Dobra. Czemu mam szalik? Co chwilę ktoś mnie... Pokaż pierwszy level. Nie mogę wam pokazać pierwszego levela, bo... Czekajcie, gdzie mogę wam pokazać pierwszy level? Bo mam to przysłonięte. O, czekajcie. Dobra, chcecie zobaczyć pierwszy level. Dobra, to już wam pokażę. Czekajcie, jakoś. Muszę tylko usunąć dosłownie całą... całą górę, gdzie to się klika? Gdzieś tu mam szablon, czekajcie, jakiś szablon. O, teraz sobie zobaczycie. O, tak to wygląda. W górnym lewym rogu możecie zobaczyć. Widzicie? Jeden punkt na 800, w ogóle nie mam żadnych punktów kompletnie, jakbym nigdy nie grał. Tak to wygląda. Ja już powrotem wam tutaj wrzucam, okej. Olik, elo, pozdrowisz? Olek i Filip, okej. Olku i Filipie, pozdrawiam was bardzo, gorąca łapka dla was. Dzięki za donację. Elo Paweł, pozdrowisz 4 złote. Dobra. Słuchajcie, mam nadzieję, że tam... tam wszystkich chyba wtedy wywaliło, bo ktoś chyba skraszował w ogóle... ten cheater nie dość, że zmienił mi postać. Nie dość, że mi po prostu zabrał level. Skasował. To skraszował po prostu też grę. Ale mam nadzieję, że nikomu nic więcej się nie stało. Oczywiście będę na tym spiku po... będę na tym spiku bezpośrednio po... po grze, czyli gdzieś koło 21, myślę, jak skończymy live'a, to przejdę na tym speak'a, bo będziemy mogli pogadać na ten temat, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Wtedy wam powiem, co zrobić, żeby odzyskać, co zrobić, żeby się zabezpieczyć. Kurczę, no patrzcie, znowu sobie krzywdę robię. Nie mogę się skupić na grze, bo muszę gadać cały czas. Szalony Paweł. Kiedy straciłem? Dzisiaj straciłem. Niedawno.
twój ostatni donate. Miło mi, że oglądasz. Oglądaj. Dziękuję. Pozdrawiam cię. Trzymaj się tam ciepło. Bo zimno ogólnie rzecz biorąc. Dobra, musimy znaleźć jakąś kopsalnię. Jest tu jakiś kamień albo cokolwiek, żeby to przeskoczyć. Przez most to tak głupio przeskakiwać, troszkę słabo, nie? Ja bym przeskoczył najlepiej bezpośrednio przy użyciu jakiejś skały. Może coś znajdziemy za chwilę. O, może tędy. Dobra, widzę, już coś tam widzę. Dobra, tak się przeskakuje, słuchajcie. Po co mosty? Mosty są dla słabych, moi drodzy. Taka sytuacja. Czemu mam szalik? Bo zimno, mam 13 stopni. 13 stopni w domu mam. I to już jest cały tydzień tak. Po prostu już przemarzłem. Już po prostu muszę w szaliku siedzieć. Naprawdę? Na Snapchacie zobaczcie sobie. Albo na tym, na Instagramie też macie. Musicie zobaczyć. Czekajcie, gdzie jest moja cudowna góra? Gdzie jest mój cudowny szczyt? Mój szczyt jest tam. Zacznijmy od jakiegoś mniejszego wobec tego. Jedź. Nie, dasz radę. Jesteś fajnym motorkiem. O, wiedziałem, że dasz radę. Albo i nie dasz. Prawie dasz radę. Co? O, co ta Paula tam pisze na tym czacie? Ja tu widzę wszystko. Paula, ja wszystko widzę. Zobaczysz, szpinaku nie dostaniesz. O nie. Ja patrzę, jak się rozpędziłem. Nie do wody! Hamuj. O, kurczę, w ostatnim momencie. Musimy tam przejechać dookoła. Żeby się spiąć na szczytów. Nie tylko. Coś się stało z ogrzewaniem. Ogrzewanie polega na tym, że po prostu trzeba napalić w piecu, moi drodzy. A że jako ja jako nie za bardzo potrafię, to po prostu się tego nie tykam. A niestety zima nie jest taka, że jak tego człowiek nie potrafi, to się tego nie tyka, tylko po prostu też przyziębi. I przyziębiła. Chociaż zima, przepraszam, wiosna. Cudowna wiosna jest teraz. Podobno tak mówią. No właśnie. Nie, no masakra tutaj jest jakaś. Czemu tak ciemno jest? Co to za wiocha? Gdzie ja wjechałem? Kraszo, kapitanie, potrzebujemy wsparcia! Ribisie! O, nie, żółwik na drodze. O, nie ma żółwik. O nie, no co jest grane? Iwonka, nie Kraszu, kapitanie, czytaj. Potrzebujemy wsparcia. Ribisie, bzi. O nie, żółwik na drodze i o, i nie ma żółwika, D4 złote. Co jest grane? Dobra, dzięki, pozdro. Nie wiem, co to było. Do końca, nie zrozumiałem do końca. To był żarcik oczywiście, ale jestem, wiecie, jestem ciemnym blondynem. Więc nie wszystkie żarty muszę rozumieć. No nie? O, tutaj chyba są te. To jest chyba mafia, gangsta, nie? To byli gangsta, nie, już nie ma? O, myślałem, że to postrzelam tutaj z nimi. My się jakoś postrzelamy fajnie. I świetnie, i do wody prosto, genialnie. O. Jedź. Pięknie, amfibia. Nemezis, kocham się, słuchajcie, piękny motocykl. Pomimo tego, że byłem po kolana w wodzie, po szyję w wodzie, to i tak. Przyskodzielny auto osobowy z przyczepką można zaparkować w garażu, sprawdź motocykl, linka. O, dzięki Krzysiek ABC, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Auto z przyczepką niestety nie zaparkujesz, obawiam się. Bardzo mi przykro, tego auta raczej nie zaparkujesz bezpośrednio w swoim garażu. Fajnie by było, też bym sobie taki zaparkował. Ale niestety ktoś wymyślił, że jednak nie. Że nie wolno, że się nie da. Że się nie mieści, niby, rzekomo. Okej, tu mamy jakieś miasto. Brzmi dobrze. O, słucharki Wony, Paweł, wiesz czemu dzieci z Czarnobyla są mądre? Co dwie głowy to nie jedna. O rany, jaki suchar. Słucharki Iwony, Paweł, wiesz czemu dzieci z Czarnobyla są mądre, bo co, dwie głowy to nie jedna. 4 złote. O rany, ja wiem, taka sytuacja jest. Czekajcie, tu jest samolot, powinien być, nie? Nie ma? No bez jaj, nie macie samolotu tutaj? Zero samolotów? Jak tu mam jeździć? O rany, dobra, no to trudno się mówi, to jedziemy w miasto w takim razie. Zaraz wam pokażę tutaj, o czekajcie, hops. Teraz wskoczymy w miasteczko. Myślałem, że tam będzie przynajmniej jakiś samolot, to sobie polatam również nad bazami. Nie! Boże, teraz się już utopię. Bez jaj.
Nie utopił się. Co jest grane? Teraz powiecie, Paweł cheater. Pewnie sam sobie zcheatował, nie? Jakim cudem ten samochód, ten motocykl nie utonął teraz znowu? To jest po prostu niemożliwe, on powinien utonąć na 100%. Tam była tak głęboka woda, że on musiał utonąć. Ale nie utonął. O rany. Nie wiem, co się dzieje z tymi motocyklami, naprawdę. O. Miałem przeskoczyć, a niestety zmaściłem trochę. Paweł pro, a nie cheater. No widzicie? Właśnie. Jak człowiek jest pro, to później nie tonie. Tak to później wygląda. Dobra, czekajcie. Gdzie my tu mamy jakiś podjazd? O rany, masakra. Dobra, lecimy dalej. W głębsze miasto. O, pan kamień. Dzień dobry, panie kamieniu. Lubię pana kamienia. Okej. O, nic mi się nie dzieje na razie. Słuchajcie, kolejny live. Myślę, że kolejny live na pewno będzie w poniedziałek, ale nie wiem z czego jeszcze. Nie jestem jeszcze pewien. Być może GTA, ale raczej bym chciał zrobić z Deformersów. A czy będą Deformersy dalej, czy będzie live z nich? Nie wiem, zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak nam się ładnie rozłoży gra. Czy wam się spodoba ta gra, czy nie? Przez weekend możecie obejrzeć, zobaczyć, ocenić, czy wam się podoba, czy chcecie ją więcej, czy nie chcecie. I wówczas zadecydujemy. Co tu jest? Co, wow, dzień dobry. Myślałem, że tam jakiś sklepik będzie, a tam nic. Bida, aż piszczy. Czekajcie, gdzie jest mój... Ja bym wezwał tu śmigłowiec chyba jakiś. Ja bym tu potrzebował śmigłowiec wezwać. Czekajcie, ja wezwę sobie śmigłowiec, zobaczymy. Pegazusik, proszę Pegazuska. O nie, zobaczymy przynajmniej, czy Pegazusa mam. O, są moje rzeczy, dobra. Ja bym potrzebował na przykład... Rhinotanka? Rhinotank? Dobrze, Rhinotank. Niech będzie Rhinotank. Dobrze, już tam jadę. Będę snuty czołgiem. Okej. O. Dzień dobry. Patrzcie, jakie tu rzeczy parkują. Co za miasto. Normalnie, kto takie rzeczy tu parkuje? O, dziękuję. O, dobra. O, ładny motocykl. Kurczę, nie mogę go trafić. Dobra. O, tu ktoś zaparkował. Czekajcie, tu musimy poprzestawiać te auta. Jestem nowym funkcjonariuszem tutaj. Proszę przestawić o 2 metry w lewo. O, dobrze. Pan też może przestawić. Nie wiem, czy się uda. Nie, za małe. To przestawmy na ulicę. Na ulicy będzie lepiej, wygodniej będzie. Oj. Śmiało, na ulicę wjeżdżaj. Kurczę. Nie za... Wow! Przesadziłem. Paweł cheater, specjalnie dla Iwony. Air Max, dziękuję. Co to jest? To jest za małe auto. A nie, to był SUV. PL Paweł 4, ha. Iwona odjeżdża, pyrpyt to, ha, jest specjalnie dla Iwony. 4 złote. Iwonka, specjalnie dla Iwonki. Dziękujemy dla Iwonki. Iwonka również pozdrawia, dziękujemy. Poniedziałek Simsy na live'ie? Pierwsze słyszę. Kto wam takie coś powiedział? Halo, o co chodzi? O, dobra. O, jest jakiś większy. No i co tak stoisz? Przeparkuj się tam. Zginął, umarł. Widzieliście? Masakra. Pan policjant nawet przyjechał. Dobra, ja liczę, że tutaj zaraz się zrobi bardzo gorąco. Olik, jeszcze raz dzięki za donację, jeszcze raz cię pozdrawiam, ale naprawdę nie mogę czegoś takiego robić, że kogoś będę przyjmował do sesji, innych nie będę przyjmował. Bo to byłoby kompletnie niesprawiedliwe. Wobec innych. W Minecrafta gram tylko z Madzią. Tylko wyłącznie, ale zobaczymy, pomyślimy. Vaper, jeszcze raz dzięki, pozdro. Czekajcie, tutaj mi troszeczkę postrzeliwują. Ja czekam na mój cudowny
A przyjedzie radiowóz taki większy, taki, który będę mógł troszeczkę porostrącać na lewo i na prawo. O. O rany, kto robi takie latarnie teraz wytrzymałe? Jedziemy, czekajcie. O, tu jest ten. Jest lotnisko, ale to jedziemy na lotnisko. Na lotnisku sobie postrzelamy. Słuchajcie, uważajcie na latające auto. Naprawdę, w dzisiejszych czasach to wszystko już potrafi fruwać. Dosłownie wszystko przyściuśko. Wszystko się wzbija w powietrze, jak leci. O rany, dobra. Jadę, jadę. Ej, gubię policję, 4 gwiazdki. Nie mogę ich gubić. Chodź tu pan, tu jestem. Panie śmigło. Panie śmigło. Strącimy śmigło, więc dalej mnie nie szukają. Zgubili mnie. O, kolejny śmigłowiec strącimy i już mnie nie szuka. Bez sensu. Jak mogą tak robić? To jest żenujące. O, jest! Dzień dobry, jak ja was lubię. Czekałem na was. O, pan... Wypad. Wypad, widzieliście? O, tak. Haha. Kuba, masz na okularki czytelni? Ale nie jestem ślepy. Kuba, dzięki, pozdro. Ja na okularki czytelki mogę zbierać. Czego się trzymacie? O. To jest jak w golfa można zagrać. O, proszę bardzo, po co wam drzwi? Drzwi są dla słabych. Wsiadaj, pomogę ci. Wsiadaj. Świetnie. Ermak, czy widziałem twoje komentarze? Dużo komentarzy jest, naprawdę bardzo dużo komentarzy. Widziałem sporo komentarzy. I muszę przyznać, że dużo mi pomagacie. Okej. Dobra. O, pajak, o, ale poleciał. O, typie. Czekajcie. No co spadasz, chłopie? Siadaj. Do środka, no. O. Złapał się. Chycił się w ostatnim momencie. Dobra, zróbmy to zniszczenie porządne. Niech no przyjadą jakieś większe pojazdy. Niech mnie tu gonią. Niech mnie ganiają. O, dobra, jest, poleciał. Dobra. Czekajcie, bo za dużo tutaj tej policji się kręci. Naprawdę, ja nie wiem do kogo strzelać. Za dużo ich tutaj lata. Dobra, jest dobrze. Ej, tu jakieś auto stoi. Więcej auto stoi, co się dzieje? Halo. Jakie ładne. Było zdrowe jeszcze przez chwilę, ale rdza zjadła. Tu jeszcze jakiś suwik albo jakiś taki większy. O kurczę, przepraszam. O, a może tak zrobimy, czekajcie, jest jakiś ten większy? Policyjny? Większy policyjny, nie taki, nie taki. O, jest, jedzie, dobra, chodź tutaj, pokażę ci coś. Chodź, pokażę wam coś, chodź. Ach, tutaj cię strzaskam tą lufą, drzwi mu wypadły. Przepraszam. Ja taki nieporadny ostatnio. Tak po prostu się rozglądam tylko. O kurczę, no przewrócił się, no. Proszę się nie przewracać. Przepraszam bardzo. Czekajcie, o, za dużo tutaj. Za dużo tych biega. Jedziemy na, słuchajcie, co to jest? Kuba, Paweł instaluje GTA 5. Paweł, który Paweł? Ja już mam GTA 5. Wystarczy mi jedno. Okej, okay, jedziemy z tym. Co ty mnie... Co mnie tu ścigasz, panie? O, panie. Dobra, jedziemy. Nie! Nie w ten sposób. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Zobaczcie, ja tu zrobimy porządek. Zaraz zrobimy sobie tu... Oczyścimy pas startowy. Mam nadzieję, że tak jakiś fajny Boeing tam będzie albo coś w tym deseń. Jakiś duży, fajny samolot jakby się pojawił. Coś dla mnie. Taki bydlaczy, duży, fajny. Taki do latania. Pawełkowy. Wy tam wypad. Do widzenia. Jakiego małego słonia Iwona ma? O czym ty mówisz? Ermax, o czym ty mówisz? Jaki mały słoń? Mały słoń i puszysty i okrągły. Iwona, Iwona, Paweł ma małego słonia. Przepraszam, XD, ja się nie poddaję, 4 złote. To w Deformersach jest. Mały słoń. Okrąglutki taki. Chyba tak. Czekajcie, czy jest jakiś samolot? Czy coś tu się pojawi? Przepraszam bardzo, bo na razie nie widzę.
Chyba nic nie ma. No nie, no proszę was. Taki fajny samolot już zawsze stały. Czasami tutaj Tytan nawet stał. A teraz co? Wszystko pozamiatane, wszystko poznikało. To jest po prostu straszne. Musimy czekać i się rozpędzić tutaj. Weźmy sobie na przykład... Nie, jakiś samochód. Czekajcie, czekajcie, spokojnie, moment. Tutaj ten śmigłowiec. Chyba mi się kopci ten czołg. Ale może się mylę. Chwila, moment. Muszę znaleźć... O, jest. Wysiadam. Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko do auta. Zdążysz. Nie w twarz, nie w twarz. Kolender. Dobra. Okej, nie jest źle. Olik. O. Ja wiem, że prosisz, widziałem, że prosisz, ale tak jak mówię, nie mogę. Nie mogę, bo wiem, że znajdzie się, że jest tysiąc jeszcze innych osób, które by chciały. Więc nie mogę nikogo wyróżniać. Dlatego zawsze jak wysyłam zaproszenie, to nie wysyłam do osób, które na zazwyczaj grają, tylko wysyłam do wszystkich. Kto pierwszy, ten lepszy, tak? O, w ten sposób. Żeby było sprawiedliwie, moi drodzy. Czy będzie jutro odcinek ze stuntów? Jutro jest, słuchajcie, sobota. W sobotę, w niedzielę zawsze są powtórki. Plus jutro akurat będzie Slime Rancher. Co jest grane? Czemu tu nie ma żadnych śmigłowców? Zamówię zaraz sobie tu samolocik. Nie, muszę zamówić sam, słuchajcie, zaraz zamówimy. Po prostu się nie da. Czekajcie, gdzie tu mamy? Pegasus, Pegasus, dajcie mi, muszę uciec z Bieszczady przecież. Inaczej się nie da. Halo! O nie. Ja bym potrzebował... nie, nie, nie Marszala. Walkirię, Hydrę. O, Hydrę, Hydrę się, Hydra się przyda. Dobra, Hydrą uciekniemy. Dobra, Paweł ma małego Sonia. Dobra, niech ci będzie. Kuba. Czemu mam podobno pierwszy level? No bo cheater znalazł się na sesji. Także uważajcie. Tak jak mówię, uważajcie, jeżeli chodzi o grę. Nie grajcie na publicznych. Przynajmniej unikajcie grania na publicznych, bo teraz coraz więcej tych cheaterów jest. Jest taki możliwość haksowania. I w efekcie jest tego to, że możecie, mogą wam zniszczyć po prostu level. Zabrać level. Także uważajcie, naprawdę uważajcie. Okej. No tam się nie przejmujcie, ja tam sobie poradzę bez problemu z tym. Ale osoby gdzieś tam, które gdzieś tam zdobywają ten level i później będą miały problem, żeby to osiągnąć z powrotem. Że później od nowa, powiedzmy, skontaktować się z Rockstarem czy cokolwiek, no to faktycznie może być nieciekawie. Zobaczymy, czy uciekniemy, albo nie, czekajcie, najpierw zrobimy jeszcze bitwę powietrzną. Śmigłowiec? O, kurczę, nie trafiłem, beznadziejnie. Beznadziejnie, dlaczego nie trafiłem, się pytam. Wezmę sobie może, czekajcie, działko. Działkiem gościa rozpruję. Może mi się uda. Gdzie jest Jezus, czemu te śmigłowce znikają mi to wszystko? Jeszcze się w ogóle kopcę. Jakim prawem, się pytam się. O, jest. Aaa, proszę bardzo. Co działko, to działko, słuchajcie. Przed działkiem nie uciekniesz. Przed rakietą możesz się uchylić. Co, jeżeli ktoś nie ma nagrania, tak jak ja? Wiecie co, powiem wam tak. Jeżeli zgłosicie tą sprawę Rockstarowi, nie musicie mieć nagrania. Słuchajcie, Rockstar ma... Słuchajcie, to nie jest tak, że... Rockstar to jest troszeczkę, jeżeli chodzi o systemy ich, to troszkę bardziej rozbudowane. To nie jest tak, że jak zobaczą, że macie pierwszy level, to znaczy, że zawsze mieliście pierwszy level. Absolutnie nie. Tak samo, jeżeli ktoś mi dał wtedy pieniądze, to oni też to zobaczyli. I też zobaczyli kto, co, jak, więc... Więc nie było problemu. Wow, ja muszę uciekać. Także w obie te strony działa. Jak ktoś wam zabierze pieniądze, czy da pieniądze, to nie ma problemu. Możecie to zgłosić. Ja podejrzewam, że ktoś się chyba potrzeba potolika.
Mam nadzieję, że to nie jest Olik, że Olik zrozumiał, że jest naprawdę 1000 osób. No, tysiące osób, no przynajmniej teraz jest na żywo przynajmniej 900 osób, no to wiecie. Wow, bo się utopię. O! Dobra. Nie, ewakuacja! O nie, i zginęłam. Także niestety, nie tak mówię, nie mogę niestety zapraszać. Na razie nie będziemy grali na publicznych sesjach. Także na pewno będę musiał wyłączyć sobie, wyjść z ekipy, wyjść ze znajomych. Dla własnego bezpieczeństwa, że tak powiem, i waszego bezpieczeństwa również, żeby was nie zapraszać, bo pewnie ktoś prędzej później dołączy do takiej ekipy czy znajomych i będzie nam później robił problemy. Pal tam licho ja, ale najgorzej jak ktoś z was tam ucierpi na tym. Okej. Także tak mówię, jeżeli chodzi o zapraszanie do gry, mogę zapraszać do gry, ale tylko wyłącznie wszystkich jednocześnie. Mister Pablosek, pamiętam cię oczywiście. Masz trochę różowego proszku jak chcę. Dobrze, super. Podsyłaj. Podsyłaj mi różowy proszek, bardzo chętnie. Dziękuję. Ale tak mówię, że choć zapraszanie do gry mogę wysłać do wszystkich jednocześnie, ale nie będę wysyłał pojedynczym osobom. Absolutnie. To jest kompletnie nie fair, kompletnie niesprawiedliwe. Okej, okay, czekajcie, gdzieś tu powinien być jedną rzecz szukam. Batyskaw, jeszcze jest batyskaw tutaj taki bardzo fajny. Ale kurczę, on jest chyba dość daleko. Albo w sumie, ja sobie zobaczę. O nie, on jest daleko, musiałem daleko płynąć. Strasznie daleko musiałem płynąć jeszcze. Tu jest to, gdzieś tutaj musiałem płynąć, podejrzewam. To jeszcze kawałek drogi jest. Dobra, słuchajcie, nie będziemy przedłużać dzisiaj za bardzo. Bo jest strasznie zimno, ja strasznie marznę. Ja bym się chętnie położył do łóżka i się ogrzał. Także dzisiaj wyjątkowo, dzisiaj wcześniej, bo skończymy troszeczkę, to 5 minut wcześniej. Iwona ma małego słonia. Elmax.pl, to Iwona, Paweł, Iwona mają małego słonia. Iwona, Paweł, Iwona mają małego słonia. Sorry, trosz. Mnie poniosło 4 złote. O rany, no dobra, okej, zrozumiałem. Iwona ma małego słonia. Nie wiem, o co chodzi. Jak może mieć Iwona małego słonia, no? O, dobra, pozbyłem się wszystkich dowodów. O, proszę bardzo. Okej.